Dzień dobry, z tej strony Paweł Gregorczyk, a to kolejny wywiad w ramach projektu Future Builders. Dziś gościmy Witę Tennissen, z którą porozmawiamy o holenderskiej szkole architektury adaptacyjnej, w ramach której starym budynkom nadaje się nowe role z poszanowaniem ich dziedzictwa. Dlaczego właśnie ten kraj zasunął ze swojego podejścia do renowacji? Tego dowiemy się z tej właśnie rozmowy. Zacznijmy jednak od tego, czym jest projekt Future Builders. To wyjątkowa przestrzeń do dialogu na temat tego, jak w przyszłości będzie wyglądać design, architektura, budownictwo i urbanistyka. Rozmawiamy ze specjalistami w swoich dziedzinach, którzy są jednocześnie orędownikami pozytywnych zmian. Mamy nadzieję, że wywiady te są dla Państwa nie tylko dawką wiedzy, lecz także inspiracji. Pomysłodawcą i sponsorem projektu Future Builders jest firma Aluprof. Nasza dzisiejsza rozmówczyni, Vita Tennissen, jest partnerką w spółce Steinhaus Mears, jednym z czołowych holenderskich biur badawczych zajmujących się dziedzictwem kulturowym. Wraz z zespołem rozwija szeroko zakrojone podejście do przebudowy adaptacyjnej, wypracowane przez Holendrów na przestrzeni lat. Vita zajmuje się przyszłością budynków, obszarów miejskich i krajobrazów, opierając swoją pracę na przekonaniu, że każde miejsce ma swoją pamięć. Firma Steinhaus Mears pełni rolę doradczą i badawczą dla ponad 600 lokalizacji w całej Holandii. Witam Cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że przyjęłaś nasze zaproszenie, ponieważ taka międzynarodowa wizja tego, jak ma wyglądać przyszłość architektury i urbanistyki, jest też dla nas bardzo ważna. Witam Cię serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Zawsze uważałam międzynarodową wymianę doświadczeń za ciekawą. Zatem zacznijmy od tego, że Holandia tak naprawdę bardzo już zasunęła w międzynarodowym środowisku z tego, że bardzo ciekawie podchodzi do projektów renowacji budynków i nadawania im nowej roli. Chciałbym Ciebie zapytać na początek właśnie o to, na czym polega taka holenderska szkoła adaptacji budynków? Dlaczego to właśnie to wasze podejście stało się takie słynne na całym świecie? Tak, może zacznijmy od tego, że dla nas pytanie, jak zachować miasto historyczne albo budynek, to pytanie, jak przekształcić to historyczne miejsce bez szkody dla jego wartości kulturowych. Jest to więc w dużej mierze przebudowa adaptacyjna. Ma to podłoże historyczne. Żyjemy w bardzo gęsto zaludnionym kraju. Odległości między miastami są bardzo niewielkie. I myślę, że w pewnym sensie mamy to we krwi już od wieków. Staliśmy się całkiem zaawansowani w ciągłym wykorzystywaniu tego, co mamy, zarówno budynków, jak i ziemi. Przekształciliśmy jeziora w pastwiska, pustkowia, w tereny rolne. Przekłada się to na nasze podejście do środowiska. Myślę, że jeśli zdamy sobie sprawę, że w Holandii mamy 100 tysięcy chronionych zabytków i 420 chronionych krajobrazów, miast i wsi, to 17% naszego terytorium, a więc naszego kraju, jest objęte jakąś formą ochrony dziedzictwa. 17% of our territory, so our country, jest to więc bardzo zakorzenione w sposobie, w jaki podchodzimy do naszego środowiska, nie tylko z perspektywy rządowej, ale także bardzo komercyjnej. Zatem gdzie są największe wyzwania, jeżeli mówimy o adoptowaniu budynków do nowych ról? Gdzie są te trudności, z którymi trzeba się zmierzyć? Jest ich oczywiście wiele, ale na wszystkie wyzwania istnieją rozwiązania. Myślę, że obecnie bardzo dużym wyzwaniem jest dostosowanie budynków do naszego nowego klimatu i uczynienie ich bardziej zrównoważonymi. Trudność polega na tym, że wszystkie istniejące budynki wymagają, powiedzmy, spersonalizowanego podejścia. Nie ma więc gotowego rozwiązania, ponieważ wszystkie budynki, które już istnieją, są różne. Na przykład, aby uczynić budynek bardziej zrównoważonym, należy zająć się izolacją. Jest też kwestia zwiększenia trwałości fasady. A to różni się od naszego bardzo standardowego podejścia do budowania. Jest to więc zdecydowanie jedno z wyzwań. Drugie wyzwanie jest bardziej związane z projektowaniem.
Chodzi o to, aby połączyć stare z nowym bez uszczerbku dla każdego z nich, bez kompromisów między jakością i wartością istniejącego budynku, a jakością i użytecznością nowych dodatków. Jest to więc wyzwanie projektowe, do którego w Holandii, a myślę, że także w innych częściach Europy, podchodzimy na różne sposoby. Wspomniałeś o tym zrównoważonym rozwoju i to jest pytanie, które chciałem zadać później, ale skoro już je wywołałaś, to chciałbym, żebyśmy zatrzymali się na tym wątku. Jak w takim razie budować czy adoptować budynki, które no, historycznie raczej twórcy ich wcale nie myśleli o tym, żeby one były zrównoważone, prawda? Jak w takim razie próbować zrobić to, żeby rzeczywiście to budownictwo w Europie było zeroemisyjne, gdy mówimy o adaptacji? Tak, to zdecydowanie jest pytanie. Po pierwsze, wszystkie budynki mogą się zmieniać. Można zachować historyczne elementy i historyczne wartości budynku, jednocześnie wprowadzając zmiany. Chodzi jednak o to, aby potraktować szczegóły konstrukcyjne historycznego budynku jako punkt wyjścia dla przyszłości. Zatem być może, gdybyś musiał zmienić ramę okienną lub dodać izolację, mógłbyś wziąć szczegóły konstrukcyjne i pomyśleć o tym, jak możesz je zmienić w sposób, który pasuje do przyszłości. Chodzi zatem o szczegóły. Ale tutaj, w Holandii, myślę, że jest tak samo jak w niektórych miejscach w Polsce. Mamy duży problem z gospodarką wodną. Jesteśmy bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o gospodarkę wodną, ale przy tak dużych opadach deszczu, z jakimi mamy teraz do czynienia, wody przybywa znacznie szybciej. Jest to ciekawe, ponieważ w Holandii mamy starsze zamki z fosami, czyli kanałami otaczającymi budowlę. Teraz można je ponownie wykorzystać w inny sposób niż wcześniej. Były one używane do ochrony zamku, ale teraz możemy z nich korzystać do ochrony siebie i używać ich jako buforu do dłuższego zatrzymywania wody. Można więc przyjrzeć się różnym możliwościom i sposobom ponownego wykorzystania historycznych struktur w sposób, który odpowiada naszym dzisiejszym potrzebom. To bardzo ciekawe podejście, ale słyszałem też o tym, że w Holandii idzie się też w innym kierunku czasami, że jeżeli mieliśmy jakiś biurowiec, chcemy zaadoptować być może nie sam budynek, ale przestrzeń, w którym ten budynek się znajdował, to burzy się ten budynek i buduje się nowy, który nawiązuje do historycznej tkanki miejskiej. Czy to jest też rzeczywiście tego typu trend w waszym kraju? Czasami się to zdarza, ale mam kilka uwag. Po pierwsze, stare budynki stały się bardziej cenione w naszym społeczeństwie. Wciąż więc badamy sposoby na ponowne włączenie tych większych budynków biurowych. Na przykład, jak wspomniałeś, w sposób, który obejmuje różne warstwy czasu. Nie wyburzamy ich całkowicie, ale przyglądamy się im i zastanawiamy się, jak możemy je dostosować do naszych obecnych potrzeb i poglądów na piękno. Ale czasami też wyburzamy. Nie jesteśmy święci. Zdarza nam się burzyć budynki, jednak prawie nigdy nie zdarza się, aby większy budynek został zburzony i zastąpiony budynkiem o mniejszej powierzchni. Jesteśmy oczywiście zależni od środków finansowych i ekonomicznych, ale jeżeli powstaje nowy budynek, a nowa bryła, mimo że jest tak samo duża, a może nawet większa, jest ustawiana i przekształcana w taki sposób, aby pasowała do skali otoczenia. W ten sposób adaptuje się, powiedzmy, większy blok i dopasowuje się go do stylu i kompozycji otaczających budynków. Istnieje wiele takich przykładów. Są one bardzo ciekawe do przeanalizowania. Czy dobrze zatem odczytuję, że ta holenderska szkoła adaptacji budynków to jest patrzenie jednocześnie w przyszłość i w przeszłość? Bo z jednej strony musimy patrzeć na przyszłą rolę tego budynku, a z drugiej strony szanować jego przeszłość. Tak, to bardzo słuszny wniosek. O to właśnie nam chodzi. Zawsze chodzi o przełożenie przeszłych wartości na przyszłość.
Bardzo ważną częścią tego jest użytkowanie. Czasem budynek nie może być używany. Bardzo trudno jest go zachować. Tak więc wprowadzając nowe zastosowanie, które pasuje do zewnętrznej warstwy lub znaczenia poprzedniego budynku, dajemy mu, powiedzmy, dalszą przyszłość. Adaptacja budynków to tak naprawdę dotyczy nie tylko bardzo starych budynków, ale przecież na przykład budynki z lat 70. też wymagają już nowych ról zaadoptowania tej przestrzeni, ponieważ już no i technologicznie się zestarzały i być może ich funkcje również są nieaktualne. W jednym z wywiadów wspomniałeś, że łatwiej jest tak naprawdę złapać to dziedzictwo budynku młodszego, bo ta pierwotna myśl architekta jest powszechnie znana. W tych starszych budynkach jest to znacznie trudniejsze, bo jest wiele warstw historycznych, jest wiele warstw przeznaczenia tych budynków, które się zmieniały przez lata. Czy w takim razie, gdy adoptujemy taki bardzo stary budynek, to powinniśmy zapomnieć o tych najstarszych warstwach, ponieważ one już nie mają znaczenia, czy jednak pierwotna wersja budynku to też jest to odniesienie, do którego warto nawiązywać? Tak, zdecydowanie. Im starszy budynek, im więcej ma warstw, tym więcej był używany. To bardzo ważne wyzwanie dla projektanta. Którą warstwę wybrać? Czy odwołujesz się do wszystkich historycznych warstw, czy może wybierasz jedną, która stanowi główną historię i dodajesz do niej nową funkcję? To bardzo interesujące pytanie, głównie dla architektów zajmujących się renowacją lub ponownym wykorzystaniem. Wspomniałeś również o nowszych budynkach. Jeśli chodzi o nowsze budynki, w większości przypadków wiemy znacznie więcej o początkowej idei architekta, który zaprojektował budynek, a także o kliencie i pierwszym użytkowniku budynku. Myślimy więc inaczej. To znaczenie architektoniczne, które wpływa na sposób badania budynku. Oczywiście zamki, które mają 800 lat, wymagają zupełnie innego podejścia, zarówno dla badacza, którym jestem, jak i dla architekta. To troszkę przypomina taką pracę detektywistyczną, takiego detektywa historycznego w tym wszystkim. Tak, czasami tak siebie nazywamy. Zawsze zaczynamy od archiwów. Przeglądamy różne archiwa w mieście i kraju. Mamy piękne archiwa w Holandii. Dowiadujemy się jak najwięcej na temat epoki, w której powstał dany budynek. Następnie przekładamy to na pomysły lub wymagania na przyszłość. Od tego zaczyna architekt. Studiuje nasze badania i nasze wskazówki na przyszłość. Następnie korzysta z własnej wiedzy specjalistycznej w zakresie przekładania tego na przyszłość. Jakie w takim razie musicie sobie zadać podstawowe pytania, gdy zaczynacie pracę? Czy jest taka lista pytań, która być może byłaby wskazówką też dla innych, którzy chcą adoptować mądrze budynki? Tak, zawsze bardzo ważne jest zbadanie historycznego miejsca z dwóch różnych podejść. Jedno jest przestrzenne. Z czym mamy tutaj do czynienia? Gdzie znajduje się ten budynek? Jak rozwijało się otoczenie? Czy istnieje wiedza na temat poglądów architekta lub klienta, który zbudował budynek? To są pytania dotyczące przestrzeni. Zawsze badamy również to, co nazywamy bardziej asocjacyjnymi lub niematerialnymi pytaniami. Chodzi o to, jaki był kraj w tamtym czasie, jakie były zbiorowe nastroje, jaki był pogląd na kwestie społeczne lub polityczne. Skąd wziął się budynek, z jakich idei się wywodzi, w jaki sposób można zainspirować się ówczesnymi ideami przy rekonstrukcji nowszych dodatków. Nie patrzmy tylko na budynek i przestrzeń, ale także na jego pochodzenie. Dla przyszłych użytkowników zawsze bardzo ciekawe jest, skąd pochodzi budynek. Dlaczego właśnie w waszym kraju to jest tak ważne? Przecież każdy kraj ma swoją historię, każdy chce dbać przecież o to dziedzictwo, a jednak wasz przykład wybił się w porównaniu z wieloma innymi państwami, gdzie
też przecież się adoptuje mądrze budynki, ale jednak to podejście holenderskie jest tym wzorem. Z czego to wynika? Zanim odpowiem na Twoje pytanie, myślę, że jest jedna rzecz, która łączy nas wszystkich, wszystkie kraje, wszystkich ludzi. Mam na myśli to, że przeszłość mówi nam o naszej przyszłości. Łącząc się z przeszłością, łączymy się ze sobą, a to pomaga nam myśleć o przyszłości, która jest niepewna i nieznana. Ale rzecz w tym, że w Holandii w okresie powojennym, po II wojnie światowej, po 1945 roku nastąpił ruch odnowy na dużą skalę, także w miastach. Samochód był wynalazkiem przyszłości. Wszystkie budynki musiały zostać usunięte, aby zrobić miejsce dla samochodów i dróg oraz wszelkiego rodzaju przyszłej infrastruktury. Czasami tak się dzieje, ale w Holandii było też wiele protestów we wszystkich społecznościach przeciwko odbudowie na dużą skalę. Społeczności te zakładały kluby, grupy dyskusyjne i protestowały przeciwko wyburzeniom. Z tego wywodzi się zaawansowany sposób podejścia do dziedzictwa. Dziedzictwo stało się częścią każdego kroku w podejściu do naszego środowiska budowlanego. Wiele historycznych budynków jest chronionych. Nie tylko budynki będące własnością rządu są objęte ochroną dziedzictwa, ale także wiele budynków będących własnością prywatną. Ponieważ o mało nie skończyło się to źle, skierowaliśmy się w drugą stronę i opracowaliśmy podejście mocno oparte na dziedzictwie. Tylko takie podejście jest pełne kompromisów, bo jeżeli pomyślimy sobie chociażby o budownictwie zrównoważonym, to o wiele trudniej jest osiągnąć dobre wyniki budynkowi, który ma 100 lat, łatwiej jest takiemu, który jest budowany od podstaw. Czy nie obawiacie się, że właśnie ten ślad węglowy, czy ta emisyjność budynków będzie przez to zawyżona w waszym kraju, przez to bardzo mądre podejście do dziedzictwa, ale ono ma się nijak do termiki budynków. Tak, nie mam dokładnych liczb, ale elementem ponownego wykorzystania, o którym często się zapomina, jest to, że istnieje wiele materiałów do ponownego użycia, więc ograniczamy w dużym stopniu emisję dwutlenku węgla i dzięki ponownemu wykorzystaniu materiałów i konstrukcji, które już istnieją. Jeśli wyburzamy betonowy budynek, nie jest to dobre dla klimatu. Najlepiej jest wykorzystać go ponownie. Myślę, że jest to wyzwanie dla naszej dziedziny, dla moich kolegów, aby bardziej to podkreślić. Mamy już tak wiele struktur bazowych, które możemy ponownie wykorzystać na różne sposoby. Nie musimy być super precyzyjni i zachowywać każdej cegły i ramy okiennej, ale możemy ponownie wykorzystać wiele konstrukcyjnych elementów budynków. No tak, o tym nie pomyślałem, że ograniczamy wtedy emisję związaną z produkcją wszystkich elementów, które tworzą nowy budynek, prawda? To rzeczywiście jest pewnego rodzaju oszczędność jednak dla środowiska. To rzeczywiście jest bardzo ciekawe podejście. Szacuje się, że w Europie stare budownictwo, takie wybudowane przed rokiem 1960, to jest pomiędzy 35-40, nawet 2%, w zależności od regionu Europy. To są ogromne liczby, czyli jest co adoptować w tej Europie. Czy to wasze podejście holenderskie jest na tyle międzynarodowe, że sprawdzi się w całej Europie, czy to jest taka specyfika jednak waszego kraju? Zdecydowanie nie. Jest to zdecydowanie sposób, z którego inni mogą korzystać, jak sądzę, już w całej Europie. To już nie tylko holenderskie podejście. Istnieje wiele różnych sposobów ponownego wykorzystania. Podsumowując, myślę, że istnieją trzy sposoby podejścia do adaptacyjnego ponownego wykorzystania. Jednym z nich jest bardzo dokładna renowacja, konserwacja. Wiesz, zachowanie wszystkich elementów budynku, nawet jeśli wymieniasz materiały. To traktowanie materialnych aspektów budynku jako punktu wyjścia do odbudowy. Robimy to wszędzie. Nie jesteśmy jedynymi, którzy to robią. Drugi sposób to adaptacja poprzez design. Polega ona na wprowadzeniu bardzo wyraźnej nowej warstwy do istniejącego budynku. Znów mamy przykłady w całej Europie. Myślę teraz o zagłębiu Rury na przykład w Niemczech.
Dodanie bardzo wyraźnej nowej warstwy, stworzenie bardzo wyraźnego nowego dodatku do budynku, który wtapia się w istniejące warstwy. Jest to więc akceptacja faktu, że historia ma wiele warstw, a ty jesteś tam, by dodać do niej kolejne. A kolejny sposób, być może ostatni, to rodzaj niezaprojektowanej adaptacji. Polega ona na wykorzystaniu budynków jako obudowy, na przykład kościoła lub fabryki, i dodaniu do niej nowych funkcji, które w niewielkim stopniu dostosowują zewnętrzną część budynku lub podstawę budynku, ale sprawiają, że może on pełnić nowe funkcje dla ludzi współcześnie. Dla mnie takim właśnie symbolem takiego podejścia odważnego do adaptacji budynków w Holandii jest klub Paradiso w Amsterdamie. Ja jestem fanem muzyki, muzyka jest moją pasją. Od 1968 roku w tym klubie grały takie sławy jak Nirvana, Sex Pistols, AC/DC, no wiele legend rocka, metalu i tak dalej. Ale nie każdy wie, że klub Paradiso mieści się w byłym kościele. Podobnie na przykład w Maastricht, jedna z najpiękniejszych księgarni na świecie, też się mieści w byłym kościele. No i tak jak u was, wydaje się to być dosyć naturalne, to w takich krajach chociażby jak Polska czy wielu innych, coś takiego by kulturowo chyba nie przeszło. I to jest chyba też właśnie ważne, że te niuanse kulturowe mają znaczenie i nie ma takiej uniwersalności w tym wszystkim, prawda? Nie, myślę, że zdecydowanie, jeśli chodzi o kościoły lub budynki religijne, my w Holandii nie mamy tak silnej więzi z religijnym znaczeniem. Myślę, że dzieje się tak również dlatego, że pod względem religijnym jesteśmy bardzo zróżnicowanym społeczeństwem. Przykład Paradiso, o którym wspomniałeś, jest bardzo ciekawy. Jest to centrum spotkań wspólnoty religijnej, wolnego zgromadzenia, które zostało utworzone w 1880 roku, więc jest to bardzo klasyczny budynek dla tych, którzy go nie znają. W 1967 roku został zajęty przez skutersów, fanów muzyki hipisowskiej. To również bardzo holenderskie, jak sądzę. To się często zdarza w Amsterdamie. I bardzo szybko został otwarty jako klub młodzieżowy, lub raczej świątynia muzyki. Zatem wciąż jest to odniesienie do religii. Nazywamy to miejsce świątynią muzyki lub świątynią popu. Została otwarta w 1968 roku, ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że wykorzystano zewnętrzną warstwę centrum religijnego i dodano tylko techniczne aspekty klubu. Tak więc okna zostały zachowane, cała ornamentyka została zachowana, a dodano po prostu scenę. Oczywiście zamontowano wszystkie elementy techniczne, świateł i dźwięku, potem jeden balkon wokół wnętrza, z którego można było również zobaczyć scenę. Jest to więc bardzo interesujący przykład niskonakładowego projektu adaptacyjnego. A teraz faktycznie pracują nad bardziej szczegółowym projektem adaptacyjnego ponownego wykorzystania. Rozbudowują, ponownie oceniają, jak budynek funkcjonuje. Jest to więc ciągła historia, która nie została jeszcze ukończona. I myślę, że w przypadku innych budynków, może fabryk lub budynków, które mają mniejsze znaczenie społeczne, widzimy to w innych krajach, nawet poza Europą. Bardzo często używanym przykładem jest SESC Pompeja w Brazylii. W przypadku fabryk widzimy, że są one adaptowane do nowych zastosowań. Rozmawiając z tobą, często tutaj pojawiają się takie słowa jak kościół, jak zamek. Mówimy o takiej bardzo starej architekturze w tym momencie, ale przecież za niedługo biurowce, które wydawały się nam jeszcze przed chwilą nowoczesne, szkło i aluminium, one już w wielu wypadkach też wymagają jakiejś adaptacji. Jak wygląda w takim razie wasz pomysł w Holandii na to, jak adoptować ogromne biurowce? Tak, to zdecydowanie wyzwanie. Myślę, że ogólnie widzimy, że wartość budynku i uznanie dla niego rośnie wraz z upływem czasu. Już teraz młodsze pokolenie w Holandii docenia budynki z lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Bardziej niż moi rodzice lub starsze pokolenie. Wyzwaniem jest również kwestia estetyczna. Nie wszystkie biurowce z lat 70. czy 80. są cenione za swoje piękno. Ich design jest bardzo funkcjonalny.
Ważne jest jednak to, że są to bardzo duże konstrukcje i jak już wspomniałam, bardzo dobrze funkcjonują. Wciąż są bardzo wytrzymałe i można je zaadaptować na wiele sposobów. W takim przypadku mniej skupiamy się na dokładnej renowacji, typu ten styl trzeba wykorzystać ponownie albo ta rama okienna trzeba jej ponownie użyć. Myślimy bardziej o organizacji budynku. Często projektanci mieli bardzo spójną wizję sposobu, w jaki zorganizowane były plany pięter, z salami konferencyjnymi w sercu budynku. Stamtąd przechodzi się do bardziej prywatnych pomieszczeń biurowych. Jest to również bardzo interesująca koncepcja, na której można się oprzeć i którą można wykorzystać przy adaptacji budynku. Można więc skupić się bardziej na elementach konstrukcyjnych, przestrzennych lub organizacyjnych, a mniej na elementach estetycznych. Inwestor, właściciel budynku, często stoi przed pewnym dylematem, bo jeżeli ma jakiś stary budynek, to wydaje się, że najłatwiej i najszybciej jest zburzyć go i na tym miejscu postawić nowy, prawda? A jeżeli jednak postawi na to, żeby go w jakiś sposób zaadoptować, to może na przykład podzielić przestrzeń na mniejsze, żeby zrobić więcej mieszkań. Może coś dołożyć, czyli na przykład dołożyć kilka pięter. Albo po prostu zmienić rolę tego budynku. Czy ci inwestorzy są jakoś wspierani w tym, żeby właśnie nie burzyć, a adoptować? Bo wydaje się, że to zburzenie i stworzenie nowego jest najszybsze i najprostsze w tym wszystkim. Nie jestem pewna, czy jest to najszybszy sposób. Być może jest on uważany za najszybszy. Wznoszenie nowych budynków jest tym, co robimy najczęściej, więc jest to łatwiejsze i całkowicie rozumiem ten punkt widzenia. Istnieją jednak pewne sposoby, które w Holandii, a być może także w Polsce, motywują do ponownego przyjrzenia się budynkowi, który jest ich własnością. Jednym z nich jest oczywiście wsparcie finansowe. W Holandii istnieje wsparcie finansowe, dzięki któremu budynki historyczne, a także nowsze budynki historyczne stają się bardziej zrównoważone. Istnieją więc fundusze na ten cel. W Holandii obowiązują również inne przepisy budowlane lub wymagania dotyczące starszych budynków. Jeśli więc ponownie wykorzystujesz starszy budynek, wartości, które musisz osiągnąć, na przykład w zakresie emisji dwutlenku węgla, są nieco inne. Oczywiście ponowne wykorzystanie starego budynku różni się od projektowania nowego, obowiązują inne zasady. Ale oczywiście istnieje też bardziej kulturowe lub osobiste podejście. Chodzi o to, że budynki opowiadają historię. A co by było, gdyby wszyscy ludzie średniowiecza i renesansu zburzyli swoje budynki? Czulibyśmy się wobec nich zupełnie inaczej. Historia mówi nam o przeszłości, a przeszłość czyni nas tymi, którymi jesteśmy. Bardzo ważne jest, aby wszystkie warstwy historii znalazły odzwierciedlenie w naszym budownictwie. To odzwierciedlenie tego, kim jesteśmy jako ludzie. Mam więc nadzieję, że ludzie poczują też więź z historycznymi budynkami lub będą w stanie odbudować tę więź nawet wobec nowszych historycznych budynków, ponieważ czuję, że jako ludzie mamy obowiązek uczynić świat ponadczasowym dla naszych dzieci i ludzi, którzy pojawią się później. Ale to także poprzez przekazywanie historii, które zostały nam opowiedziane jako dzieciom, nie tylko przez naszych rodziców, ale także przez świat, w którym dorastaliśmy. W krajach, w których panowały kiedyś monarchie, to zamki naturalnie stały się po prostu muzeami. W Holandii dalej funkcjonuje przecież król, więc nie jest tak, że nagle te zamki stały się muzeami. W wielu z nich pewnie rezyduje rodzina królewska, bądź one mają też inne role niż w wielu innych europejskich krajach. Natomiast renowacja takich budynków to też ogromne wyzwanie, bo to jest kwestia też właśnie energii, to jest kwestia zasilania tych budynków. Jak radzicie sobie właśnie z tą taką tkanką czasami miejską, która ma ogromnie długą historię? Tak, to bardzo ciekawe pytanie, ponieważ tutaj w Holandii jesteśmy monarchią dopiero od 1815 roku, więc nasza monarchia jest w rzeczywistości bardzo nowa i w przeciwieństwie do innych krajów europejskich przeszliśmy od republiki do monarchii, więc nasza monarchia jest stosunkowo młoda w tym sensie.
Nie oznacza to oczywiście, że nie mamy zamków i pałaców, ponieważ przed monarchią byli oczywiście hrabiowie i swego rodzaju elita tamtych czasów, która mieszkała w dużych domach, takich jak ten. Mam dwa przykłady, które przychodzą mi do głowy. Jeden to Binnenhof z wewnętrznym dworem, który jest miejscem w Hadze, gdzie przez 800 lat rezydował głównie nasz rząd, więc rząd zmieniał się od hrabiów do tego, co nazywamy Stadtholters, którzy są przedstawicielami po hrabiach, a następnie rząd republikański, a teraz oczywiście bardziej demokratyczny rząd. A Binnenhof nie jest jednym dużym pałacem lub jednym dużym budynkiem, który można zobaczyć w innych krajach, ale zbiorem różnych budynków zbudowanych na przestrzeni czasu od czasów średniowiecza do lat 80., 90. I dla mnie opowiada to historię holenderskiego budownictwa. To dodawanie nowych budynków i nowych warstw za każdym razem, gdy tego potrzebujemy, bez burzenia tych z przeszłości. Obecnie trwa zakrojona na szeroką skalę renowacja wewnętrznego dziedzińca Binnenhof w Hadze, ponieważ nie dbano o niego zbyt dobrze przez ostatnie 100 lat. Ponieważ mamy wrażenie, że w Holandii rząd ma poczucie, że musi być ostrożny i nie inwestować zbyt wiele w siebie. Obecnie przeprowadzana jest renowacja na dużą skalę, która jest bardzo złożona, ponieważ systemy techniczne są bardzo stare. Istnieje problem z wodą, ponieważ znajduje się tuż obok bardzo dużego stawu, więc dostosowanie tego wielowiekowego zespołu budynków jest bardzo skomplikowane. Oczywiście mamy też pałace, więc innym projektem, który przychodzi mi na myśl, jest Palace Het Loo, co oznacza w zasadzie pałac las, jeśli przetłumaczyć to bezpośrednio. Znajduje się w pięknej okolicy w środku kraju i był to pałac królów i królowych, którzy mieszkali tam w swojej letniej rezydencji. I ten pałac został przekształcony w muzeum, więc ogrody są bardzo piękne, zostały całkowicie przywrócone do ich historycznej postaci. A pałac został przekształcony w muzeum. Dodatkowo zrobiono bardzo dużą piwnicę z bardzo nowoczesnym wyglądem, czy bardzo nowoczesnym designem i stamtąd, z tej marmurowej piwnicy, wchodzi się do pałacu. Zatem w tym sensie mamy podobne wyzwania, jeśli chodzi o zachowanie naszych pałaców i pozwolenie, aby opowiadały dawne historie naszego kraju. Zazwyczaj jak mówimy o Holandii i adaptacji budynków, no to mówimy o tych najciekawszych, ale czy są jakieś adaptacje, które no, nie były trafione? Czy mimo analiz, mimo tego, że nadano im nową rolę tym budynkom, okazało się, że albo zmiany architektoniczne wzbudziły kontrowersje, albo ta nowa rola się po prostu nie sprawdziła? Myślę, że jeśli chodzi o kontrowersje, to prawie zawsze się one pojawiają, ponieważ czujemy się związani z budynkami, które opowiadają nasze historie. Myślę, że to samo dotyczy Polaków, którzy czują więź ze swoim środowiskiem, które znają. Kontrowersyjne jest to, że zawsze istnieje 100 sposobów na zrobienie tego inaczej. Oczywiście istnieją również adaptacje, które są uważane za nieco mniej udane lub które nie są dopracowane w sposób, który zapewnia pożądaną jakość. Nie będę wymieniać żadnego z tych projektów, ale może wspomnę o jednym kontrowersyjnym budynku. Jestem w Rotterdamie, drugim mieście Holandii, i mamy tu bardzo duży urząd pocztowy. Rotterdam to miasto odnowy. Zostało bardzo intensywnie zbombardowane podczas II wojny światowej, a teraz słusznie szczyci się tym, że jest miastem odnowy i myślenia przyszłościowego. Ta poczta została zbudowana jako dość klasyczny budynek tuż przed wojną i została w większości zachowana oprócz tylnego skrzydła, więc tylne skrzydło zostało zburzone w wyniku bombardowania.
A teraz budują wysoką wieżę na miejscu tego skrzydła, więc ponownie je zburzyli, mimo że zostało zrekonstruowane i budują tam wieżę i jest to bardzo ciekawe, ponieważ zachowujesz stary budynek jako podstawę dla tej nowej wieży. Ale oczywiście istnieje również emocjonalny związek z tym budynkiem. Był to jeden z niewielu budynków w centrum miasta, który przetrwał większość bombardowań, więc była to jedna z niewielu budowli, które zostały zachowane. Więc ludzie pytają, dlaczego musimy umieszczać nową strukturę na jednym z jedynych budynków, które zachowaliśmy po wojnie. To emocjonalna dyskusja. Bardzo dobrze, że wszyscy ze społeczności są zaangażowani w tę dyskusję, ponieważ moim zdaniem jest ważna dla wszystkich w Rotterdamie. Ale są różne sposoby patrzenia na to. Gdzie jest zatem ta granica, gdzie kończy się szacunek dla historii i zaczyna się to nowe życie? To jest chyba trudne do określenia, prawda? Bo z jednej strony, gdy zmienimy czasami funkcję budynku, to może być to odbierane jako brak szacunku do historycznej kwestii jakiejś, która jest związana przecież z tym budynkiem, do czasami tragicznych historii, tak jak wspomniałeś o Rotterdamie, który był zbombardowany. Warszawa była zrównana z ziemią. To jest też taki przykład miasta, które powstało z gruzów. Jak tutaj dbać o to, żeby ten szacunek był wyczuwalny dla historii czasami tragicznej, a na ile możemy sobie pozwolić na to, żeby właśnie pofolgować sobie, jeśli chodzi o pewne zmiany i funkcji i formy? Tak, to oczywiście różni się w przypadku każdego miejsca. Myślę, że zależy to w dużej mierze od tego, jak silne są wspomnienia, które łączymy z miejscami. Czasami dane miejsce przywołuje bardzo złe wspomnienia i trzeba do niego podejść zupełnie inaczej niż do miejsca, które przywołuje bardzo dobre wspomnienia. Mam oczywiście na myśli zbiorowe wspomnienia. Tak więc granica jest ogólnie bardzo trudna do zdefiniowania, ale jest inaczej, jeśli koncentrujesz się na konkretnym budynku. Tutaj w Holandii partycypacja staje się coraz ważniejsza, kolektywny udział społeczności. I myślę, że bardzo interesująca i ważna jest rozmowa z ludźmi przed podjęciem działań w budynku. Oczywiście istnieje wizja architekta. Ty jako architekt jesteś osobą, która może najlepiej pokierować swoją wyobraźnię w podejściu architektonicznym. Ale zaczynając od rozmów z ludźmi, którzy korzystają z budynku lub którzy mieszkali w okolicy budynku, możesz poczuć, co to znaczy dla ludzi. Wówczas dzięki tym ludziom i oczywiście z Twoją wiedzą jako architekta przekonasz się, że jeśli weźmiesz pod uwagę te dwie rzeczy, nowe zastosowanie i nowe elementy będą łatwiejsze do zaakceptowania przez ludzi. Ludzie czują, że stali się częścią historii ponownego wykorzystania, a nie tylko historii starego budynku lub miejsca. Na ile zatem to Vox Populi jest istotne? Czy często się konsultuje społecznie takie projekty? Czy może są jakieś, nie wiem, ankiety, głosowania? Jak to wygląda? Ambicją jest, aby to zrobić, ale oczywiście nie zawsze tak się dzieje. Muszę być szczera, mamy też wady, mamy wiele wad. Ale coraz częściej zdarza się, że na przykład w przypadku rekonstrukcji Śródmieścia zaczynasz od spotkania w dużej sali z ludźmi, którzy tam mieszkają, pracują i mają inne wspomnienia i przedstawiasz im, co zamierzasz zrobić. I ważne jest, aby nie robić tego na końcu, kiedy wszystko zostało już postanowione. Ważne jest, aby zrobić to w pierwszych fazach, aby można było jeszcze zainspirować się historiami, które ci opowiadają, nie tylko po to, aby wiedzieli, co zamierzasz zrobić, ale także po to, abyś mógł wysłuchać ich historii i zainspirować się nimi w swoim podejściu do projektowania lub rekonstrukcji. A jaki był najtrudniejszy projekt, w którym brałaś udział? Wiele z nich jest trudnych. Wspomniałam już o Binnenhof w Hadze. To był bardzo złożony projekt. Zastanawiam się teraz, co jeszcze mogę powiedzieć. Może na przykład baza wojskowa. The military base.
Powiem o tym bardziej ogólnie. Bazy wojskowe w całym kraju są oczywiście nadal używane, ale mają bardzo złożoną historię. Oczywiście istnieje historia naszych własnych sukcesów i porażek militarnych, ale jest też historia czasów niemieckich w tych bazach wojskowych, a także zimnej wojny. W tych miejscach znajdują się również struktury zimnej wojny. Są to więc bardzo emocjonalnie naładowane miejsca, do których musimy się zbliżyć, aby uczynić je użytecznymi. Są to bardzo funkcjonalne miejsca, które są nadal używane przez wojsko, ale opowiadają także wiele historii z naszej niedawnej przeszłości, które należy opowiadać. Jak więc podejść do budynku lub miejsca, które wywołuje bardzo silne wspomnienia, zarówno dobre, jak i złe, a jednocześnie sprawić, by funkcjonowało zgodnie z obecnymi potrzebami ludzi? To bardzo złożone pytanie, z którym chyba wszyscy musimy się zmierzyć. Więc już mamy za sobą najtrudniejszy projekt, a jaki był taki najwspanialszy, który najlepiej wspominasz, którego efekt napawa cię dumą? Pracowaliśmy nad wieloma ogrodami zoologicznymi w Holandii, zarówno w Amsterdamie, jak i w Rotterdamie. I oczywiście ogrody zoologiczne są miejscem szczęśliwych wspomnień z dzieciństwa. Zawsze miło jest prowadzić badania lub pracować nad projektem, z którym wiążą się wspomnienia z dzieciństwa. Ale oczywiście są też pewne niedawne zmiany społeczne, w wyniku których inaczej patrzymy na trzymanie zwierząt w klatkach. Tak więc ogrody zoologiczne w Holandii stanowią podwójne wyzwanie, jakim jest opieka nad zwierzętami, które wciąż tam się znajdują, a jednocześnie być może przyjęcie bardziej społecznie akceptowalnego podejścia do wszystkich rodzajów zwierząt i przyrody na świecie. Ale te ogrody zoologiczne, w szczególności w Amsterdamie i Rotterdamie, mają bardzo interesujące zespoły historycznych budynków, które zostały zaprojektowane z myślą o przyjemności i relaksie, a także w bardziej tropikalnym stylu, więc widzimy tam mieszankę holenderskiej architektury z odniesieniami do architektury z całego świata. I są tu piękne zespoły budynków, które chcemy zachować, mimo że funkcja ogrodów zoologicznych nieco się zmienia. No to tutaj kolejne wyzwanie musiało być takie, że normalnie można mieszkańców podpytać czasami o pewne kwestie. Tutaj głównych mieszkańców zoo ciężko było zapytać o opinię, bo zwierzęta tutaj nie mogły jej wyrazić, ale jak rozumiem, podoba im się. Tak, mam nadzieję, że tak. Są zamknięte w klatkach, więc nie wiem, czy im się to podoba. Oczywiście w ogrodach zoologicznych pracuje wiele osób, więc zdecydowanie skonsultowaliśmy się z ludźmi, którzy pracują w ogrodach zoologicznych i daliśmy im pewne możliwości wyboru. Niestety nie byliśmy w stanie zapytać pingwinów i tygrysów, co sądzą o swoim otoczeniu. Wyjdźmy na chwilkę z Holandii i może masz jakieś fajne przykłady tego, jak udało się ciekawie zaadoptować budynki w Europie, może nawet w Polsce masz jakieś przykłady, które stanowią taki fajny wzór. Nie znam polskich nazw, ale myślę, że wszędzie w Europie Środkowej są silosy. Bardzo duże elementy infrastruktury lub struktury rolnicze lub fabryczne, które są bardzo trudne do wyburzenia, a także bardzo ważne w krajobrazie miast. Zawsze bardzo interesujące jest to, w jaki sposób te struktury są ponownie wykorzystywane. Myślę teraz o jednej z nich w Niemczech, w Hamburgu, gdzie przekształcono ją w swego rodzaju muzeum lub w miejsce, po którym można spacerować i doświadczyć, jak dużo jest tam betonu. Myślę, że to zawsze bardzo interesujące, w jaki sposób większe betonowe konstrukcje stają się widoczne dla mieszkańców. Można zobaczyć sposób, w jaki zostały zbudowane. To takim, według mnie, dobrymi przykładami ciekawej adaptacji są takie obiekty, które można by nazwać, że dostały nowe życie, taki postindustrializm.
czyli stare fabryki, manufaktury, które stały się centrami handlowymi bądź centrami też kulturowymi, więc to są też ciekawe adaptacje, ale czy dobrze rozumiem, słowo renowacje to jest za mało, prawda? Bo renowacja kojarzy się z odmalowaniem, z odnowieniem tylko budynku, a ta adaptacja, czy ta architektura adaptacyjna to jest właśnie ten krok dalej? Tak, adaptacyjne ponowne wykorzystanie mówi coś o sposobie, w jaki zmieniasz budynek. Renowacja to głównie kwestia materiałów, oczywiście jeśli chodzi o terminologię. Chodzi głównie o podejście do istniejących materiałów oraz o to, jak je zachować i uczynić je odpornymi na przyszłość. Adaptacyjne ponowne wykorzystanie dotyczy bardziej kwestii architektonicznych, a więc tego, jak podejść do starego miejsca w celu dostosowania go do nowego zastosowania. Jak można ponownie wykorzystać istniejącą strukturę, dodając nowe warstwy, dodając nowe materiały, dodając nowe funkcje. To szersze pytanie. Chodzi również o materiały, przestrzeń, ludzi, architekturę i design. Czyli ta przebudowa adaptacyjna to jest droga, z której Holandia, jak rozumiem, nie zejdzie, nie chce zejść i jeszcze będzie nas zaskakiwać ciekawymi projektami w przyszłości. Myślę, że mamy to we krwi. Nie będziemy w stanie pożegnać się z tym podejściem. Mam nadzieję, że może to być inspiracją dla innych krajów i że te kraje mogą również zainspirować nas w naszym podejściu. Witam. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Myślę, że była bardzo inspirująca dla nas wszystkich. A ja już Państwa zapraszam na kolejne rozmowy z cyklu Future Builders. Dziękuję i do zobaczenia.